To ładnie przywitałem. Witam, witam. Pięknym świecie, moi drodzy. W Minecrafcie. Wiem, że dużo jest. Tych modów. Tak, nagrywało. A mnie rozłączyło drugi monitor. Nie wiem czemu. Chyba zbyt wymagająca paczka. No ale nieważne. W każdym bądź razie jedziemy z tematem. Jestem ciekaw, czy ja tu będę miał. Chyba raczej nie, bo to jest tylko texture pack. A i znowu mi wyłączyło. Zobaczymy. No, jeszcze muszę trybiki teraz ściągnąć. No ale nic, na razie póki co. Witam was w tym odcinku. No, coś ten monitor tu szwankuje. Nie wiem. Generalnie to jest. Będziemy tutaj przetrwać musieli. Generalnie mam fajny pomysł. Jak mam w ogóle stwórka. Zajebiście. Jakoś skina mamy. Nieważne. W każdym bądź razie, no. Nie wiem, czy ten przypadkiem shader pack nie jest za mocny. Dobra, w dupie z tym. No, bo dość mocno widzę, że to jest za sobożerny. Wypierdolimy tak. Ustawienie graficzne bez limitu. Dobra, powiedzmy, że powinien teraz troszeczkę komputer mój dać radę. Nie wiem, co mu tam nie gra. Nie wiem, co tam ten ziomowy, mam nadzieję, że się nagrywa. Bo nie widzę. Nadal. Komputer jakoś mocno nie pracuje, aż w sensie głośno, więc nie wiem. To tylko Minecraft. A chociaż teraz trochę słuchać go, że się, że tak powiem, rozkręcił. Okej. Generalnie to widzę, że tutaj dość mocno się nam świat nie chce renderować. A jak wypierdolę tak, to będzie. O tak, lagi. Jest dość mocny. Dobra. Ja muszę zapisać to i wyjść, bo inaczej to chyba. No właśnie. Bardzo mocno coś on dostaje w dupę, że tak powiem. Czyli by trzeba było jakieś lżejsze też shader packa, lżejszego ściągnąć. Albo nie, w sumie teraz też coś. Nie wiem, czy to inne kable. Zaraz sprawdzimy. Czy to faktycznie inne kable?
za mocny ten shader pack. Jeszcze grafik. Chyba wtedy ostatnio miałem Sildura, tak mi się coś wydaje. Tak, już wiem co tu był. Co tu jest nie tak, ale czekajcie. Light medium. Chyba medium sobie weźmiemy. Nie będzie to. Pierdolimy. Aha. No tak, bo zapomniałem, że. Trzeba zrobić tak. Dobra. Ciach, ciach. Ciach. Okej, okay. I teraz trzeba zrobić tak. Gotowy. Cyk, cyk. Zobaczymy. Czy teraz będzie git? Dobra. Gdzieś tam lekkie lagi widzę. Ale to pewnie dlatego, że się jeszcze gra wczytuje. Gdzieś tam się załadowywuje. Dużo nie zrobimy. Taki pierwszy odcinek. Na razie pozbieramy surowce. Wiadomo, że surowce muszą być jakieś tam pozbierane. Mam fajny projekt. Plan na, sesję. No. Na tutaj let's playowanie. Że tak powiem. Tutaj tego wszystkiego. Osiedlamy się tutaj na zimie. No i generalnie tworzymy jak największą ilość. Sadzonek, od razu zasadzimy sobie. I od razu sobie, że tak powiem, jakąś dogodną wyspę. Chociaż mogliśmy sobie na hardcora też zagrać, na hardkorze. Myślę, że tutaj będzie spoko. Dość. O, to jest gigantyczny ta. No. Hoppa. Myślę, że tu może być dobrze. No. Dobry teren, nie jest zły. Dobra. Lasu też mamy trochę pod dostatkiem. Także. No taki pierwszy odcinek będzie trochę. Że tak powiem, z dupy ten odcinek będzie, bo tu większość będę gadał, planował, a mało robił, no bo jakby to powiedzieć, pierwsze odcinki są zawsze takie, wiecie, mało interesujące. Nie wiem, czy ja mam tu. Czekajcie, zróbmy sobie chociaż tak z 6 zasięgu. Zasięg symulacjanków, to chyba powinno być git. No. Okej, okay. Widzę, że jest tutaj kopalnia. Czy tu... Okej, okay, wystraszyłem się węgla. Nieważne. Okej, okay. Mamy już jakby pierwszy surowiec, którym jest pochodnia. O kurwa, widzę creepera.
Mam nadzieję, że on tu nie przyjdzie. Dobra, się tak tutaj schowam. Okej, kopmy trochę tego. Kamienny miecz. I zróbmy sobie kill off tylko na razie. Bo tak naprawdę to nam będzie potrzebne póki co. Węgla też się przyda. A może tu gdzieś będzie spawniarka? To też będzie w ogóle zajebiście. Będzie i węgiel. I exp darmowy. Jeszcze villagerów by się przydało. Aha, dobra, czyli tu gdzieś podejrzewam, że pod jakimś znacznikiem. Albo i nie. Tam dalej jest. Teraz kurde nie widzę. Nie wiem gdzie on tam poszedł. Aha. To jest głównie dziura. Taka dość. A, więc tu na dole sobie siedzi, dobra. No jak chce siedzi, niech chce siedzi. Dobrze, także możemy sobie to trochę pokopać. Się zastanawiam, czy tu może by siekierka na pewno się przyda. Nie to, tylko chciałem, o, siekierkę i jeszcze może kill off zrobimy. No. Tak, to będzie dobry pomysł. Słońce jest nisko, więc w sumie... A tu co tutaj? Dość mocny kanion jest, widzę. Tam mogą być niezłe złoża. Szukam, będę musiał sobie jeszcze jedną rzecz zainstalować, ale to może nie dziś, tylko, znaczy, nie teraz, o tak bym chciał powiedzieć. Okej, zobaczmy co my tu w ogóle mamy, plus minus. Znaleźliśmy sobie tutaj na górę. No na razie to nic. Świnki. Dobra. To się w sumie nawet dobrze chyba składa. Nie, to są kwiatki. O kurde. Jeszcze lepiej. No nic, no w każdym razie damy radę. Uciekamy. A zające są przecież, nie? Ale weź to... O! Na hita schodzi. O. To kurwa co to? Weź się do jakiejś... Nie wiem, grobowca? Czy jak? Dobra, myślę, że możemy tu szybko sobie zrobić takie... wejście. Nim tu się nam... stwory pojawią. Okej, zablokujemy się póki co tak. Myślę, że możemy sobie spokojnie pokopać. Łóżka nie mamy, trochę lipa. Ale pierwszą noc przeczekamy, w sumie nazbieramy tego kobla. I dokładnie. Będziemy sobie tutaj czekać do dnia drugiego. Znaczy pierwszy dzień taki będzie, że tak powiem, wykopaliskowy, odkrywkowy. Ale następny też pewnie będzie po części. Musimy sobie znaleźć już miejscówkę powoli.
Ja sobie jeszcze będę musiał ten moda na znaczniki dodać. Dobra. Jeszcze trochę wykopiemy więcej, żeby. O, cyk. Mamy mięsko. To możemy sobie mu postawić piecyk. I pyk, pyk. Dobra, i tu nam się niech smaży. Czy mógłbym w sumie w tą noc wyjść, ale trochę się boję. U nas to może dopaść coś. Dobra. Spróbujemy, najwyżej się wrócimy. Żeby tu coś było. Węgiel. Widzę. O! What the fuck? Tu woda jest. Dobra, okej. Węgiel napraw się zawsze. Zbieramy. Jeśli byście chcieli jakieś odcinki fajne, no to pamiętajcie o łapce w górę w komentarzu. Można powiedzieć, że to hard Minecraft hardcore jest. Jeszcze bym chciał, żeby jeszcze będę musiał parę modyfikacji fajnych powgrywać, żeby urzeczywistnić tą. Ale tu mi coś nie działa, Nie wiem, czy tu mi kurde z góry coś nie wyjdzie. Nie. Okej. To chyba nic nie będzie, co nie? A nie, jest coś. O nie, to tylko taka szczelina sobie jest. Albo ty. Tak teraz sobie pomyślałem, że tu jeżeli jest woda, no to możemy w sumie się osiedlić. Farma jak znalazł. Farma jak znalazł i taka mini podwodna baza. Tu to ładnie wszystko wyrównać. I kurde. Jest wam powiem nawet spoko. W sumie. Tu trochę basenik będzie. Nie jest źle. W sumie. Nie jest to głupi pomysł. Żeby sobie to wszystko tutaj wyrównać elegancko. No. Woda jest, ziemia też jest, także nasionka jedna mam co prawda. No ale już dobry start jest, nie? Jedno bo jedno. Ale już mamy. W sumie. Tu wykopiemy to, bo to tak się będzie do dupy chodzić. Tylko tam będzie trzeba to załatać. I proszę państwa, taką bazę mamy, jak znalazł. Pierwsza miejscówka w sumie nie jest zła. Zawsze pierwsza myśl jest jakby tą myślą przewodnią. I tutaj jeszcze nawet można by... Coś słyszałem. Nie wiem gdzie i nie wiem skąd. Teraz tak. Jeżeli już, to myślę, żeby tutaj to zrobić. A, tu farmę. Bo to może woda taki dźwięk wydaje. Dziwaczny. Chyba woda.
się tak zdaje coś. Dobra, tutaj sobie to ładnie zrobimy, żeby tutaj to było ładnym. Ładnie. Okej, okay, dobrze, mam jeszcze jeden kill off na wykończenie tu. No myślę, że może być miejscówka dobra. Dobra, więc robimy sobie tutaj farmę przede wszystkim. To taki minus tego, że tutaj nie mamy jakby zwierząt ani nic. Trochę lipa. Żeby to tak to na króliki polować. Czy ja mam włączony w ogóle jakiem trudny? I teraz tak. To było. Dobra, zrobimy tak. Wszystko tutaj ładnie śmigało i huczało, moi drodzy. Trzy, cztery, kurde. Dobra, cztery. Dobra, i tutaj też trzeba tak zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Kończy się chyba dzień, a czy ta noc. 3, 4, to tutaj by trzeba było puścić teraz wodę. O. I tu pod to też. O, cyk. Ta. Teraz zastanawiam się, czy jest warto tutaj zostawać. Czy może jednak iść dalej? Tu zawsze możemy wrócić, nie? A tu co jest? Czekajcie, wezmę sobie miecz. Nie no, tu jest wyjście. I to jest chyba to, któreśmy wchodzili. Uuu, ale tu jest żel ten. To, co mi się przyda. O właśnie, panie kochany, recepturki. A ja na recepturki jestem zawsze. Właśnie. Dobra, nieważne, bo tutaj się. Wojna. Dobra. Pierdyknął, ale nie wysadził. To git. Jakby zbieramy tylko te najważniejsze elementy, które nam się przydadzą. Okej. Okay. Żelazo by było fajne. Ale do żelaza widzę, że nam trochę jeszcze. Nie runie. Poszło. Dobra, nieważne. Kurde, tam jest fajne. Równe. Można by było coś wymyśleć, tylko że tutaj właśnie cholera, no, tą farmę tylko mamy. Tak naprawdę. Zaraz. Zobaczcie, co znalazłem. No nie. I tam są normalne drzewa. Czyli jesteśmy w dobrym kierunku. Kurwa. Ale jaja. I mam magmę. Kurwa, to kopiemy, majster. Wszystko.
Nie ma co wszystko skopać. Nie mam żelaznego. Ale co tam? Ta magma być zajebiście na hardkorze. Ja sobie chyba mogę tutaj przełączyć ustawienia. Trudne. Aha, czyli tego jakby poziomu już się nie da. Czy ja tu mogę? O nie, to mnie wykopę. Dobra, nieważne. Ale jest magma. A to jest zajebiście przydatne. Skopujemy, kopiemy sobie wszystko, co się da. Wow. I zegar mamy, kurwa, majster. Coś tu jest? Czekajcie. To jest co? A to jest 100 kilof na prawa. Kiedy w głównej ręce? Nie wiem. O co chodzi? Ale bierzemy skrzynkę. To na pewno. No już chuj się pokończyła. Złoto się szybko kończy. Ha, nie myślałem, że jeszcze żelazo znalazłem. Ale tu jest to, co ja bym chciał. Tu mnie interesuje ta, proszę państwa. Aha. No kurde. O nie. Wkurw. Ale przecież złoto się powinno dać wykopać. Co ja zrobiłem nie tak? Czy złoto złotem powinienem? Czekajcie, bo tu jest świnia. Chciałem jakieś coś. Chust. Nie ma nawet marchewki na osła. No tu osioł jest. Dobra, coś tu chyba. Chust z nasion będzie. Daję trochę tego, ale. Dobra, nazbieramy. Wodę w sumie mamy tu niedaleko. Nie patrzeć, tu teleportu nam tylko brakuje. W sumie jednej części. Teraz tak myślę, czy tutaj nie zostać. Wrzucę odcinek dzisiaj ten i napiszcie mi w komentarzu, czy zostajemy tu, czy jednak idziemy dalej. Nie ukrywam, miejscówka zajebista i od razu byśmy mieli już teleport do endu. Tam byśmy też mogli sobie trochę powalczyć. Ile tych nasion mamy? 22. Dobra, zbieramy sobie. Czekajcie, a jak tutaj to wygląda? Jest kurczok. Okej. Okay. No żarcia. Jakby nie patrzeć, to by żarcia było. Dobra. Ja myślę, że chyba jeszcze by się przydało owce znaleźć. Dobra, 4-6. Mamy jedzenie jakby co. W sumie nasion też się tu zaraz znajdzie. Trochę. Dobra, ej, tu no nie jest zły. Ja widzę owce? Widzę owce. Dobra. Jak my chyba w domu jesteśmy. Niestety, wybacz owieczko. Musisz się, że tak powiem. Ło, panie. Dobra, chyba tu zostajemy, tak myślę.
Czy ja mam trzy? Mam trzy. To już więcej na razie nie będę zabijał, może jedną jeszcze. Bo później sobie zaciągniemy, myślę, i zrobimy im tutaj normalnie osadę. Czekajcie, bo tam coś jest. Chciałem coś upieczonego. Nie mam, dobra. Co tu jest? Trzeba zobaczyć. Jakaś dziura. O, to też jest spoko. Dobra, chyba wiecie co, zostajemy. Tak podjąłem decyzję. No nieważne, docenicie też sami. Drzewo trochę daleko, ale dobra, jeżeli będziemy mieli tego Trzypikatora, no to to się nam to i tak będzie kalkulowało, tu zostanie. Tylko teraz tak, czy ja chcę, od której ja chcę strony się tu wkopać? A tam co tu się dzieje? Aha, a lawa. Płonie las, dobra, bo to też trzeba będzie... Będzie jedna z największych pożarów. Ale chyba nie pójdzie daleko, dobra. Tu jest jakieś, widzę, źródełko, które osobiście bym chciał, aby to źródełko było... Pik. Może zrobić tak. Tak jest. Dobra. Tutaj już mam sobie jakby swoją studzienkę. No i dobra. Wiecie co, póki co, to ja myślę, żeby się gdziekolwiek wkopać, bo się kończy dzień. Ja się tu wkopuję, a wy ocencie to, czy ta miejscówka będzie dobrym patentem na osiedlenie się. Ja, moim zdaniem tak, będzie to dobry biznes. Przetrwamy tutaj dość długo, mamy zwierzęta, mamy jedzenie. Tak naprawdę. Kurde. Muszę sobie skrzynkę zrobić. Dobra. Hop. Poproszę o zrobienie drzwi. Póki co. Dobra. Piecyk, potrzebny też jest piecyk. Zrobić piecyk, moi drodzy. Przypalić to jedzenie. Nie no, mamy end, mamy tak naprawdę wszystko tu. Więc myślę, że no start jest mega zajebisty. Lepszego nie będzie. Au. Dobra. Jeszcze jeden piecyk trzeba zrobić. Myślałem, że będzie potrzebny, ale tak. Dobra, byle jak na razie. Byleby tylko można było zrobić mięso na nim. W sumie krzesiwo mamy, to też zajebista sprawa. Dobra, czyli mówię, łóżko zróbmy póki co. Przepalam tu, tu przepalam. Potrzebuję jedno wziąć. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ale nie, bo patyki trzeba wziąć jeszcze, zaraz ma 10. Z 10 sobie przerobię na 40, dobra, i git. Łóżko zrobimy. Wbiło się gdzie tej. O nie. A dobra, na dworze się prześpimy. Tam widzę, że się już ugasiło. Okej.
Wracamy do naszej bazy. Tylko na szybko zrobimy sekilow. Skopiamy sobie tutaj ten moment, który mnie drażni. I dobra, szybko tutaj poszerzymy to, bo chcę trochę większe tutaj to pomieszczenie zrobić. Opa. Dobra. Dobra, okej. To ja kończę. Zostawcie łapkę, subskrypcję i pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, że się osiedlamy tutaj.